pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy je wykorzystać. Mieliśmy dwie sam na sam, nie wykorzystaliśmy, a w drugiej połowie to już Serbinów siadł na nas. My już nic nie mogliśmy zrobić, cały czas atakowali, wszystko wracało do obrony, no i strzelili, zasłużenie wygrali po długim okresie czasu. Serię mieliśmy dobrą, ale niestety się skończyło. A z dwa lata na pewno wygrywaliśmy z nimi tutaj, u siebie, a teraz się nie udało, szkoda trochę. Bo mieliśmy naprawdę dzisiaj, w pierwszej połowie mogliśmy ten mecz skończyć już. Oni też mieli w pierwszej połowie swoje sytuacje, ale tak lepsi byliśmy w pierwszej połowie. Biegaliśmy, walczyliśmy dobrze w defensywie, ale w drugiej naprawdę już słabo, bardzo słabo. Ale też dużo z tych bramek straciliśmy po własnych błędach takich. Podawaliśmy im piłki, brak komunikacji, ale na pewno też sił zabrakło. Tak konsekwencji do końca w akcjach. Tak, ja wychodziłem z domu, to mówiłem żonie, że jak przegram, to chyba zrezygnuję ze wspólnoty, bo co jakiś ważniejszy mecz to przegrywam. No i na początku tak było. Nie wiem, co się dzieje, czy słabe rozgrzewkę robimy, czy oni dekoncentrują się i może się boją. No nie wiem co. Rzeczywiście, pierwsze 20 minut to było, jakby nam strzelili 4 bramki, to by było chyba sprawiedliwe. No ale potem się wzięli do roboty, trochę zmian poszło i no i dzięki Bogu wygrałem. No mamy dwóch pomocników, jednego napastnika i bramkarz doszedł, także to pomału sklecę tą drużynę. No co, naszym celem jest tylko awans, no. Nie chcemy już w B-klasie grać. Nie, Zakrzów grał swoje, oni mają szybkich napastników zwrotnych. Mają Wieśka, tego zawodnika w środku pola, który bardzo dobrze tam gra. A u nas jakoś to na początku nie poszło i potem im brakło sił. Bo moi zawodnicy chodzą na zajęcia jako tako i widać, że mieliśmy więcej siły od nich. I wygraliśmy. No. Bardzo ładna bramka, ta piąta była Sebastiana Kozła. Poszedł po lewej stronie, strzelił po długim rogu. Chłopak ma 17 lat, zapowiada się na dobrego zawodnika. Tak, wszedł, wpuściłem go w końcówce i no bo cały mecz to się boję go jeszcze trzymać, ale tak będzie wchodził coraz dłużej, aż zagości od pierwszej minuty.